Mam poczucie, że poziom w tej edycji był bardzo wyrównany. To dlaczego, Kasia? Dokładnie tak. I ta ocena była już na wszelkie możliwe składowe rozkładana po jednej i po drugiej stronie. I co ciekawe, bardzo dużo tych czynników, które wpływają na końcową ocenę, było na identycznym poziomie. Ja zdecydowałem się na Kasię i tak powiedziałem, że jej intuicja jest jakaś taka magiczna. I też postanowiłem iść głosem raczej intuicji, bo tam w kartkach wychodziło mi naprawdę bardzo równo. Wydaje mi się, że ma wrażliwość pewną, która może ją pociągnąć raczej w stronę sztuki kulinarnej niż tylko gastronomii takiej ogólnie pojętej, więc zobaczymy. Spotkamy się w atelier, zobaczymy, jak będzie się rozwijać, uczyć, jak będzie sobie radzić, ale mam nadzieję, że się nie myliłem. Dwie kobiety w finale to w sumie coś nowego, bo jest taki stereotyp, że to mężczyźni mają takie idealne podniebienie, a tutaj nagle kobiety zaczynają dominować. Można by powiedzieć, no i co z tego, że panowie mają idealne podniebienie, jak nie mają zęba walki i pewnych innych cech im brakuje. I chyba to najbardziej w tej edycji było widać. Trochę odpuścili, trochę nie zawalczyli o to swoje życie, o te swoje marzenia, o swoją edukację tak naprawdę. Panie wykazały taką determinację do tego wszystkiego. Wiele razy widziałem i łzy, i później po prostu przekuwane to było na gigantyczną energię, taką złość sportową, że no my im pokażemy. I to było fajne i dlatego dwie panie spotkały się w finale. I coraz więcej będzie kobiet w polskiej gastronomii, tego jestem pewien.